Był taki moment, kiedy rozmawialiśmy siedząc w domu. Rozmawialiśmy we trzech. I powiedzieliśmy, rozmawiając właśnie o tym, po co mamy tutaj zostać, jeśli możemy mieć dla siebie raj? W raju czekają na ciebie 72 dziewice. Są kompletnie przekonani, że jeśli się poświęcą, tak właśnie będzie. Nie tylko pójdą do raju, dżihadyści mają prawo do wyższych warstw raju. To obietnica idealnej, cudownej przyszłości dla ludzi, którzy nie mają żadnej przyszłości w tym życiu. To ona spowodowała, że tysiące z nich się poświęciło. Slogan państwa islamskiego po zamachu w sali Bataclan brzmiał: my bardziej kochamy śmierć, niż oni kochają życie.